Są takie komiksy, które pozwalają upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i dzisiaj zabieram Was w świat komiksu, a raczej cyklu komiksów w cieniu drzew. Te komiksy powstały już dwa na polskim rynku. W styczniu będzie kolejny o lecie. Jesienią był o jesieni, teraz mamy o zimie. Te komiksy to przede wszystkim opowieść o porach roku. Dzieci uczą się, po czym poznać określone pory roku. Dowiadują się, że jesień jest bardzo kolorowa, zima puchata, a latem mamy gorąco i dzieci intensywnie się bawią. Ale poza tym mamy opowieści o relacjach międzyludzkich, o relacjach między zwierzętami, ale tak naprawdę relacjach międzyludzkich. I autor oraz rysownik jednocześnie opowiada nam, dlaczego warto mieć dobre relacje, dlaczego warto czasami być wyrozumiałym dla innych, ale też bardziej wierzyć w siebie, dlaczego my jesteśmy ważni dla innych, dlaczego inni powinni być ważni dla nas. W jesiennym tomie poznaliśmy borsuka, który troszeczkę uchodził z takiego zrzędę, ale okazało się, że on potrafi nieść pomoc i to bezinteresownie. A tym razem zaprzyjaźniamy się z lisem. Lisem, który sprawia wrażenie fajtłapowatego, bo ciągle potyka się o swój szalik, nie wierzy w siebie, do tego zimno mu, nie jest mu miło zimą. Wszyscy mają kogoś, z kimś wędrują, tylko on taki samotny. I jeszcze do tego właśnie z tym szalikiem. Los mu nie sprzyja, można powiedzieć. Bo ciągle gdzieś się zahacza, ciągle się potyka. Aż w pewnym momencie nasz lis spotyka śliczną lisiczkę. Oczywiście mu się podoba bardzo. Chciałby z nią nawiązać jakąś relację, ale nie wierzy w możliwość tego, że ona, taka piękna dziewczyna, mogłaby się nim zainteresować. A jak jest naprawdę? Musicie się przekonać sami, czytając ten komiks i podsuwając go dzieciakom. Zapewniam Was, że jest to świetna lektura dla przedszkolaków także. Mamy naprawdę niewielką ilość tekstu. Przede wszystkim są tu ilustracje. Ilustracje cudne, jak widzicie. Takie, które pozwalają przemycić bardzo dużo informacji, opowiedzieć o emocjach, podzielić się w czasie lektury z tym, co my odczuwamy, jakie mamy wątpliwości. Czyli jest to także książeczka terapeutyczna. Z jednej strony uczymy się czytania, zachęcamy, rozwijamy nawyk czytania, a z drugiej strony zachęcamy nasze pociechy do rozmawiania o tym, co jest dla nich ważne, co ich gnębi. Zdecydowanie polecam, tym bardziej, że jest to publikacja w sztywnej okładce i dzieciakom posłuży naprawdę bardzo długo. Polecam i do zobaczenia.